Domaga się jej każdy, lecz nie każdy ją stosuje. Tak bardzo jej potrzebujemy, ale jednocześnie sprawia nam trudności. Dzisiaj porozmawiamy o wdzięczności. Witajcie w programie Szczere Odpowiedzi. Nazywam się Natalia Rejmus, a wraz ze mną program poprowadzi Tymoteusz Rumpa, który już dyskutuje z dzieciakami. A dzieciaki są fantastyczne, bo jesteśmy w chrześcijańskiej szkole Montessori w Gdańsku, w której każdy może poczuć się wyjątkowo. To jest ciekawa szkoła, ponieważ tutaj każde dziecko samo decyduje, który talent w danym momencie rozwija, a nauczyciel towarzyszy mu w tym procesie. Zapraszam Was na odcinek. Dobra, kto ostatnio miał urodziny? Ręka do góry. Nie, ja dawno. Ja miałam 1 lutego, to dawno. Będę miała niedługo. A ja 7 lipca. Ja 30. Jeszcze miałam 7 miesięcy miałam temu. I co Was najbardziej cieszy w dniu rodzin? No, prezenty. Prezenty, ale tylko prezenty, czy i rodzina, coś więcej? I rodzina. Rodzina. Czy coś jeszcze? Że możesz zaprosić sobie dużo kolegów do siebie. Tak, to też jest fajne. Może być jakiś film, chipsy i w ogóle. To jest takie fajne. A zaprosilibyście kogoś, jakby przyszedł bez prezentu? Tak. Tak? Tak, ale i tak musi być prezent. I tak zawsze ktoś przychodzi. Bym się czuł trochę zasmucony, że nikt mi nie dał prezentu. Znaczy, ktoś nie dał mi prezentu, ale... Ale... No... Gdybym miał dużo tych prezentów, to bym się aż tak nie smucił, bo oczywiście jak masz za dużo, to później ci się jakby kręci w głowie. Co za dużo, to niezdrowe. No właśnie. A jak się czujecie, gdy dostajecie prezenty? Super, szczęśliwi. No. Bo myślimy, że dostaliśmy to, o czym marzymy. A nie zawsze tak jest. No nie zawsze. A kiedy nie dostajemy tego, o czym marzymy? To nic. No to i tak nic. Dostajemy coś, I tak chcemy. Dostajemy jakiś prezent. Od rodziców. I możemy coś z nim zrobić. Tak. A czy jak nam ktoś da prezent, który nam się nie spodoba, to powinniśmy być za to wdzięczni, mimo że tego nie lubimy? Tak, bo jednak się postarało to, żeby coś nam kupić i pomyślał, że o, to może być dla niego fajne. Bo może jednak nie to kupił i wydał na to pieniądze, więc powinniśmy być mu wdzięczni. Właśnie, że przynajmniej dał coś, a nie nic nie dał. To słuchajcie, tak rozmawiamy już dłuższą chwilę. O czym tak naprawdę dzisiaj mówimy? Jaki jest temat naszej dzisiejszej dyskusji? O szczerości i o dziękowaniu. Wdzięczności? Mhm. No. Wdzięczności, okej. Okay. Szczerości. Szczerości. Jakie macie jeszcze pomysły? Zobaczymy, czy traficie. Jeszcze posłuchajmy kogoś, kto jeszcze nie mówił. Nie szczerości. No ja nie szczerości. Zadowolenia. Ja nie mam pomysłu. Nie wiem, czy to, które było oczywiście powiedziane, bo powiedziane było już 6. Dobra, to jedno było prawidłowe. Wdzięczności. Nie, szczerości. Szczerości? No. Patrzcie na Tymka. Tymek wam daje znaki. Mówcie, ja będę kiwał głową. Szczerości. Wdzięczności. Tak. Czym jest dla was wdzięczność? Skoro już sobie ustaliliśmy, że okej, dzisiaj o tym mówimy, to co to jest tak naprawdę wdzięczność? A wdzięczność to jest tak, że na przykład Jasia mi kupi prezent, który bardzo chciałam. I ja wiem, jaki on też prezent by chciał. No to też mu to kupię i to jest jakby wdzięczność. Ktoś ma inne pomysły? Albo ktoś da papierek od cukierki, Boże, to dla ciebie prezent. To nie jest wdzięczność. Nagrody. To jest chamstwo. Tak. Albo malutkie cukierka, które kosztuje 50 groszy. A to nieważne, ile kosztuje. Ważne, że komuś się spodoba i jest z tego zadowolony. A czy wdzięczni możemy być tylko za prezenty? Nie. Można też za pomaganie. Za pomaganie. No ja sprzątam, ja odkurzam, że zawsze codziennie prawie dom i mama jest mi wdzięczna. A skąd wiesz, że mama jest ci wdzięczna wtedy? To widzę po jej wzroku. Albo mówi po prostu tak? Dziękuję. Tak, albo mówi, ale ty fajny, ale ty jesteś fajny z takiego dnia. Ale rodzicom też jest łatwiej powiedzieć dziękuję niż dzieciom. Tak, bo na przykład. Dlaczego? Bo ja na przykład ja też wracam, znaczy mama wraca do domu późno, a ja już kończę lekcję, to posprzątam dom na przykład i mama wtedy nie musi sprzątać, tylko sobie odpocznie po pracy. Jest wtedy mi wdzięczna. Mhm.
Ignacy, wcześniej powiedziałeś, że rodzicom łatwiej jest powiedzieć dziękuję. Dlaczego? No bo to tak widać, że mama, jak mówi, że coś mi zrobiłeś, to mama mówi tak po prostu dziękuję. A dzieci pomiędzy sobą, jak jest, no jak zrobią coś, dla siebie coś dobrego, to niektórym jest bardzo trudno powiedzieć tak po prostu dziękuję. A dlaczego niektórym ludziom tak trudno się mówi tak dziękuję? Geny? Geny. Jakieś jeszcze pomysły? Dlaczego niektórym ciężko przychodzi mówienie dziękuję? O, ja wiem, na przykład mama jakby nie dba o nich i oni nie wiedzą, jak to powiedzieć, jak podziękować. Nie są tego nauczeni. No. Mhm. I jest im strasznie głupio przy innych to mówić. Ale geny by nie mogły być, bo geny wtedy rodzice też by mieli z tym problem. No tak. I mogą wtedy też jakby nie wiedzieć, w jakiej sytuacji powiedzieć to dziękuję. A jaką radę dalibyście osobie, która nie potrafi mówić dziękuję? Na przykład powiedzieć bardzo jestem ci wdzięczna za ten prezent. A ja bym jej dała taką radę, żeby na przykład powiedziałabym jej tak. No bo nie wiem, no, że to jest ładne, czy coś. No. Klara, dokończysz? Dałabym mi taką radę, że jak mówisz dziękuję, to jest takie że dziękujesz komuś za coś, co zrobił i że to nie ma się to wstydzić, bo to jest normalna rzecz i jak najbardziej możesz to mówić. A wiecie co, ja mam kolegę, który nigdy nie mówi dziękuję, ale on zawsze mówi, że on przecież pokazał, że był wdzięczny. Czy można w jakiś sposób jakby pokazać tą wdzięczność, niekoniecznie mówiąc tak, dziękuję? Tak, można być bardzo zadowolonym. Można powiedzieć inne słowo. Dziękuję, bo no właśnie, bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę, albo na przykład patrzcie, jestem co ci bardzo wdzięczny. Albo wow. Wow. Wow, jej. A co najczęściej krzyczycie zamiast dziękuję? Dziękuję. Jej, wow. No takie coś. Super. Ale od razu zawsze mówię dziękuję. Ekstra, super, mega. A jak byście podziękowali, nie używając słów? Pokłonili się. Jakoś... Byśmy ale zależy komu. Byśmy płakali ze szczęścia. Albo jeszcze tak mogliśmy robić, tak. Co to jest takiego? Good job. Ale bez słów. Bez słów. Lajka i komentarz napisać. Albo tak. Albo po prostu napisać na kartce. O, właśnie, można napisać na kartce, później mu to wręczyć. A gdybyście nie mogli gestykulować ani napisać na kartce, to znaleźlibyście inny sposób na podziękowanie. Tak, ja bym się popłakała ze szczęścia. I za każdym razem, jak ci ktoś podaje, byś musiała płakać ze szczęścia? Ja tak albo nie potrafię. Bym była bardzo zadowolona, jakbym się uśmiechała. Mhm. A jakie inne jeszcze gesty możemy wykonać, oprócz kłaniania się i dawania lajka? Można się uśmiechnąć. No, to jest najprostsze. Uśmiechnąć się. Smile. No, po prostu się uśmiechnąć. Albo dać komuś coś też. Mhm. Tak. I to właśnie. O, i to kartkę z napisem dziękuję. Nie, można było dać na przykład za takie wzajemność, że jak on ci coś dał, to ty mu też dasz. Tak, właśnie o to mi chodzi. Chociaż nie zawsze jest taka możliwość. No. Albo powiemy, pożyczysz mi cukierka i wtedy mu dajemy papierek. A jak dawaliście kiedyś komuś prezent, to usłyszeliście to dziękuję, czy bardziej ktoś was właśnie przytulił albo ukłonił się? Nie, powiedział tylko dzięki, czy coś takiego. No, że ty powiedział dziękuję. Zależy kto. Jak to jest z rodziny, to raczej by przytulił. Tak. To jest już takie... Znaczy jakby moja przyjaciółka, jakiej dałam prezent, no to nie, że tyle. Ja powiedziała dziękuję i się uśmiechała i wszystko. Ale to jest już takie normalne, że jak od kogoś coś dostajemy, to mówimy dziękuję. I nawet czasem nie zastanawiamy się nad tym, czy to nam się podoba, czy nie podoba, to i tak mówimy to dziękuję. Mhm. A jak się czujemy, kiedy ktoś do nas powie dziękuję? Fajnie. Bardzo się cieszymy, jesteśmy zadowoleni, tak... że mu się spodobało. Płaczemy ze szczęścia. Normalnie. No jak to tak spoko, okej, taki... dzięki, czy coś takiego. A jeżeli to jest takie nieszczere dziękuję? No to powiedzielibyśmy, byli tacy smutni, ale jednak zadowoleni, że
niby to powiedział. Ale skąd... A po czym byś wyczuła właśnie? No właśnie tego się nie da wiedzieć, czy powiedział. To czy da się wyczuć, że ktoś mówi szczerze, dziękuję, czy nie? Tak. Nie. Tak. Po czym? Tak, bo jakby powiedział, że... jakąś tonacją, ale to już jest bardziej skomplikowane. No, tak, bo na przykład tak trudniej trochę dziękuję, wyczuć to. No to wiadomo, że... No, chyba takie mu się to nie trochę podoba. Takie wymuszone. No, albo serce, a jakby powiedział, serce szybciej dziękuję, bije, ale się cieszę, wow, i by się przytyła, i by się albo tak, to by wiadomo. Albo tak wzdycha, no, tak. No zależy, dziękuję, bo też trzeba rozpoznać. A potem, jeszcze, no właśnie, i trzeba potem po czymś jeszcze rozpoznać. Jakby to było kontrolowane, to można byłoby po biciu serca, ale to trzeba byłoby naprawdę jakieś skomplikowane metody z jakąś dużą maszyną. No właśnie, czy albo po prostu jakoś się nauczyć, jeśli coś się tam dzieje komuś, coś tam trzęsie się lekko. Mówienie szczere jest ważne, tak? Tak, tak, tak. Jest. Jak ktoś ma powiedzieć nieszczerze dziękuję, to niech lepiej nie mówi. Lepiej niech nie mówi. A słuchajcie, czy wdzięczności można się nauczyć, tak jak na przykład matematyki? Tak, tak, tak. Bo jak na przykład jesteś niemowlakiem, to mama musi cię tego nauczyć, żeby potem jak będziesz dorosły, to będziesz to umiał powiedzieć, żebyś no po prostu nauczony. Ale na przykład właśnie jak też jest tak, że w rodzinie jest ta wdzięczność i ona jest widoczna, no to wtedy to dziecko, jak jest małe, to widzi, że rodzice tak robią i są z tego zadowoleni. I jakby wiedzą, że to jest dobre i że wtedy no, mogą jakby z tego korzystać. A czy to nie jest tak, że naturalnie jakby uczymy się tego? Czy bardziej musimy się na jakichś sytuacjach nauczyć? No właśnie trochę naturalnie, ale też są pewnie takie sytuacje, które muszą nas tego nauczyć. Jakie sytuacje uczą nas wdzięczności, oprócz dostawania prezentów? Zastanówmy się sekundę. Nie wiem. Albo na przykład idzie... Pozwala ci grać. Idzie starsza pani ulicą i wypadnie jej siatka, no to ty możesz ją podnieść i jakby ona może ci powiedzieć dziękuję, albo ty jesteś w takiej sytuacji i ktoś tobie poda taką siatkę. Mhm. A czy są sytuacje, w których nie musimy być wdzięczni? Bo to jest takie normalne. No są czasami. No, czasami. Znaczy, jak komuś pomagamy i on nie powie dziękuję, no to to jest takie, że o, my mu pomogliśmy, wysiedliśmy się przez to, on nic nie powiedział. Albo ten, że dostaliśmy kaga. Kaga. Karę? A za kary jesteśmy wdzięczni, jak dostaniemy? Nie, albo nie. Zależy jaka. Zależy jaka. Tak? A za jaką karę byś był wdzięczny? Bo przytulanie. Na przykład... O. Nie, na przykład jeśli rodzina się wybiera do muzeum, do jakiegoś, a w muzeum ogólnie dla dzieci jest nudno, dla mnie też, to po prostu, że ja nie mogę iść, to ja bym się ucieszył bardzo, bo bym się wtedy nie nudził i bym mógł zostać w domu. Ale ty musisz być wdzięczny za to, że możesz pójść do muzeum. Tak. Jest to ale gdybym jakby miał taka... karę, że nie mogę iść do muzeum. A za co najbardziej można być wdzięcznym? Czy jest rzecz, za którą możemy być najbardziej wdzięczni? Za pomoc. Za pomoc. To no jest najważniejsze. Za pomoc, ale taką poważną pomoc, że naprawdę drugową. Coś... No, ogólnie pomoc, ale jak na przykład no, dajemy komuś rzecz, no to rzecz nie jest najważniejsza w życiu, ale pomoc no, to już jedna z ważniejszych rzeczy. Albo dawać rodzina. Jeśli na przykład... Dawać co? Rodzina. Dawać rodzinę? Nie rozumiem. Nie no, w sensie, że po prostu jesteś w domie dziecka i... W domu dziecka? Tak, i po prostu jakaś rodzina chce cię adoptować, to aha, można. To dobra. Po prostu też jest taka, można powiedzieć, pomoc, bo... No, nie wiem, bo... Czyli człowiek jest najbardziej wdzięczny, gdy otrzyma pomoc. Tak. Tak. Wiecie co? Fajnie było usłyszeć wasze zdania na temat wdzięczności. Troszkę sobie porozmawialiśmy. I wiecie co? Ja dzisiaj wieczorem chyba nawet przed snem sobie pomyślę o dwóch albo trzech takich rzeczach, za które jestem wdzięczna. Jak myślicie? Czy to jest spoko pomysł? Dołączacie? Tak. Mhm. Tak. Tymek, co myślisz? Ja dołączę do was wszystkich, więc położę się i pomyślę o takich najlepszych rzeczach, które mi się przytrafiły i za które mogę być wdzięczny bliskim i innym ludziom. Mhm.